Cześć, witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu gali KSW46, która zakończyła się niespełna kilka godzin temu i myślę, że dostarczyła wiele, wiele sportowych emocji wszystkim kibicom MMA w Polsce. Oczywiście z tego miejsca Was zachęcam do tego, abyście wypisali jakieś swoje spostrzeżenia czy odczucia po tej gali w komentarzach, bo nie ukrywam, że głównie robię te filmy po to, żeby też poczytać Wasze opinie na różne tematy oraz abyście nie zapominali o subskrybowaniu mojego kanału. A teraz już myślę, że można przejść do podsumowania tej gali, omówienia trochę wyników, może w niektórych przypadkach powiedzenia sobie, z kim ewentualnie wygrani czy przegrani danych pojedynków mogliby zmierzyć się w kolejnych walkach. Także zaczynajmy. Krystian Kaszubowski pokonuje przez KO Michała Michalskiego. Tutaj z tego co pamiętam był największa rozbieżność w moim typowaniu, bo wszyscy typowali Michalskiego, ja typowałem Kaszubowskiego, nie żebym się chwalił, ale trzeba przyznać, że naprawdę świetne KO w wykonaniu Krystiana. Michał Michalski zdecydowanie nie ma szczęścia do KSW, bo w poprzedniej walce z Dawidem Zawadą bardzo dobrze mu szło. Tutaj Martin Lewandowski rozpływał się na temat tego, jak to Michał Michalski w poprzednim pojedynku nie obił Dawida Zawady, który jak wiemy zrezygnował z KSW i poszedł do UFC. No a tutaj Krystian Kaszubowski nie dał mu żadnych szans, nie dał mu nawet cienia szansy na to, żeby pokazać cokolwiek, bo szybciutko najpierw go sprowadził, później po gdzieś udanym wyjściu z parteru Michał Michalski został szybciutko znokautowany. I tutaj pojawia się ciekawa sprawa, co dalej z Michałem Michalskim, bo ma dwie porażki, dwie przed czasem przez TKO lub KO. Ale trzeba pamiętać, że no w tej pierwszej walce, jaka by nie była, radził sobie całkiem nieźle z Dawidem Zawadą. Wydaje mi się, że te dwie porażki nie powinny go jeszcze przekreślać. Tym bardziej, że zawodnicy w KSW są bardzo różnie prowadzeni. Michał Michalski nie miał łatwej przeprawy, bo dostał dwóch naprawdę mocnych przeciwników. A ostatnio do tej kategorii napłynęło nam trochę zawodników z Brazylii. Mówię to o Brusie Soto i Viniciusie Boerze, więc ciekawe, czy to nie są jacyś kolejni ewentualni rywale dla właśnie Michała Michalskiego. Co zaś się tyczy Krystiana Kaszubowskiego, on mierzy wysoko. Jeśli chodzi o zawodników, którzy na tą chwilę są w KSW, no to pierwsze co mi przychodzi do głowy to albo wspomniany już Bruce Soto, który miał zawalczyć z Borysem Mańkowskim, albo Borys Mańkowski. Pytanie właśnie, czy Borys Mańkowski będzie chciał podjąć rękawice z Krystianem Kaszubowskim, bo to nie jest tajemnicą, że on chciał na powrót trochę słabszego rywala i stąd właśnie pojawił się ten Bruce Soto, a nie Aslam Beksaidow czy rewanż z Roberto Soldiczem, który z tego co pamiętam był oferowany Borysowi. Także ciekawe. Ta kategoria niestety na tą chwilę jest dość uboga i ciężko tutaj typować jakichkolwiek przeciwników z obecnego roastera KSW, dlatego myślę, że albo dla Krystiana ktoś nowy zostanie zakontraktowany, albo będą ci zawodnicy, których wspomniałem. Kolejna walka, Anton Racic kontra Sebastian Przybysz. Sebastian Przybysz przegrywa przez jednogłośną decyzję sędziów. No, trzeba przyznać, że ja gdzieś spodziewałem się takiego zakończenia. Tutaj typowałem Sebastiana Przybysza i nie ukrywam, że to było też bardzo mocno pokierowane moją sympatią do tego zawodnika. Też ciekawostka, że tak naprawdę napisałem wiadomość, bo ja przed galami czasem piszę wiadomości do zawodników, do dwóch zawodników, których bardzo lubię, życząc im po prostu wygranej, i tych dwóch zawodników przegrało. I to są jedyni zawodnicy, których typowałem, oprócz Mameda, którzy mi nie weszli w typowaniu, także chyba trzeba przestać się kierować tutaj sercem. Tak czy inaczej, no Anton Racic fenomenalnie gdzieś zapaśniczo podszedł do tej walki i można powiedzieć, że przeleżał na Sebastianie te trzy rundy. Po pierwszej rundzie już z tego narożnika poszła informacja, że ma pamiętać o tym, że jest zapaśnikiem, a nie zawodnikiem taekwondo i że ma sprowadzać, ma kontrolować tę walkę i to mu bardzo dobrze wychodziło. Sebastian sam wspominał po walce, że brakowało tutaj trochę sił i to było widać w tej walce i wydaje mi się, że nad tym trzeba troszeczkę popracować. No i te obalenie jednak dość łatwo wchodziły Raciczowi, więc tutaj jest szerokie pole do manewru, ale to jest młody zawodnik i wydaje mi się, że bardzo szybko poprawi te luki w swojej grze. Jeśli chodzi o przyszłość tych zawodników, to dla Sebastiana Przybysza widziałbym Kamila Selwę. Oni obaj przegrali z Antunem Raciczem, także to jest takie naturalne starcie. Wydaje mi się, że to może być kolejna walka tych dwóch panów. Z Antunem Raciczem jest nieco ciężej, bo tak naprawdę w tej kategorii poza Anzorem Ażijewem już nikogo nie mamy, a Anzor Ażijew sam nie jest dość pewnym zawodnikiem w KSW, bo jak wiemy, on od pewnego czasu ma jakieś problemy z organizacją i dość długo już nie walczył, także raczej spodziewałbym się, że KSW sprowadzi dla Antuna Racicza jakiegoś zagranicznego zawodnika i że to właśnie z nim zobaczymy killera z Dubrownika. Ale
Omal bym nie zapomniał. Gala KSW 47 odbędzie się w Łodzi, a ja również słyszałem pewne plotki mówiące o tym, że Damian Stasiak miałby zawalczyć w KSW. I teraz, jeśli Damian Stasiak do czasu KSW 47, czyli do marca, zdołałby stoczyć jakąś walkę i nieco poprawić swój rekord, bo w tej chwili ma 3 porażki z rzędu, to ja podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym, aby kolejnym rywalem dla Racicza był właśnie Damian Stasiak, bo jak wiecie, jestem jego wielkim fanem i wydaje mi się, że to by była bardzo, bardzo efektowna walka. Artur Sowiński pokonał Kamila Szymuszowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów. To była dość dziwna walka, muszę przyznać. Ja typowałem tutaj Artura Sowińskiego i w większości kibice też widzieli jego wygraną, ale Kamil Szymuszowski, i to też mówił jego narożnik, tak naprawdę w tej walce mało robił. Wydawało się, że te proste wchodziły, brakowało trochę ponowienia akcji. Momentami wydawało się, że przejmuje inicjatywę w tym pojedynku, ale w takich sytuacjach gdzieś po chwili on cofał się, wtedy kornik wchodził, gdzieś atakował. Także no tutaj ewidentnie po raz kolejny trochę głowa nie zagrała u Kamila Szymuszowskiego, bo wszystko do wygrania tego pojedynku tak naprawdę miał, wszelkie argumenty. Zabrakło takiego zdecydowania. Jeśli chodzi o Artura Sowińskiego, to ja jestem bardzo mile zaskoczony. Wielokrotnie mówiłem to, że ja byłem fanem Artura w wadze lekkiej, bo on walczył bardzo efektownie, trochę dynamiczniej niż po zejściu do kategorii piórkowej. No i ja jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę świetnie sobie radził. Widać też, że chyba trochę lepiej teraz znosi przyjmowanie ciosów, bo przyjął kilka czystych od Kamila, które na przykład w piórkowej takie ciosy od Wrzoska gdzieś go tam wywracały. Tutaj nie robiło to na nim wrażenia, dlatego ja zrobiłem sobie takie śmieszne porównanie, że Kornik był przyrównywany do Conora McGregora potem, jak zszedł do piórkowej. No a teraz jak odbił się w lekkiej, to można powiedzieć, że jest takim trochę polskim Dustinem Poirierem, który, jak wiemy, w UFC przeszedł do lekkiej i teraz robi tam niesamowity przeciąg w tej kategorii. No tak trochę humorystycznie, ale kolejna walka Artura Sowińskiego, ja bym go bardzo chętnie zobaczył z Marianem Ziółkowskim, bo wydaje mi się, że obaj mają bardzo fajny styl i to by była naprawdę fajna walka. Kamil Szymuszowski, on powiedział, że chciałby się zmierzyć z Grzegorzem Szulakowskim, ale ja osobiście nie jestem fanem takiego zestawienia i ja bym doradzał Kamilowi jednak pójście do kategorii 77. Tam wygrywał, tam toczył fajne walki, może nie najmilsze dla oka, ale tam tak naprawdę niczego nie brakowało. On fajnie wtedy szedł do przodu, pokonywał bardzo mocnych rywali, bo przecież Dawid Zawada, Maciej Jewtuszko, no to nie byle kto. Miał fajny win streak. Na to zejście do lekkiej, no ewidentnie tutaj 2 porażki, no nie służy mu ta kategoria. Kolejna walka, czyli Marian Ziółkowski pokonał Grzegorza Szulakowskiego jednogłośną decyzją sędziów. I tutaj była punktacja nawet 30-25, czyli 2 rundy, 10-8 dla Mariana. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo jak pewnie wiecie, ja typowałem zwycięstwo Mariana. I było dokładnie tak, jak mówiłem, czyli u Grześka zabrakło trochę tego, że zabrakło przygotowania po prostu, wydaje mi się. Kondycyjnie po pierwszej rundzie przysiadł, a Marian z kolei wyglądał jak milion dolarów. Widać, że był przygotowany, wiedział o tej walce od dawna, o czym ja też mówiłem, to później sam przyznał, że po raz pierwszy w karierze aż tak mocno trenował. No i nie brakowało naprawdę niczego. Było wszystko, był parter, była stójka, była świetna praca na nogach, świetnie się poruszał, kontrolował klatkę. Grzesiek próbował w pierwszej rundzie, ale gdzieś tam pod koniec już chyba się spompował, nadział się na jakiś cios i reszta walki to tak naprawdę była pełna dominacja Mariana. Grzesiek w kolejnej walce mógłby zmierzyć się, no właśnie, chyba z Kamilem Szymuszowskim, jeśli Kamil go tutaj wywołuje do walki. Choć, jak mówiłem, liczę na to, że Kamil zostanie w 77, a Grzesiek, no tak naprawdę w tej lekkiej na tą chwilę nie ma tutaj za bardzo przeciwników dla niego, bo ciężko, że po 2 porażkach na przykład dostał teraz Gracjana Szadzińskiego, więc obstawiam, że KSW sprowadzi dla niego jakiegoś zagranicznego zawodnika, żeby się troszeczkę odbudował. Roman Szymański pokonał Daniela Torresa przez jednogłośną decyzję sędziowską. Świetna dyspozycja Romana Szymańskiego. Zrobił w tej walce wszystko, co powinien. Też była jedna rzecz, o której wspominałem i też to się sprawdziło, że Roman czasami się zapomina, trochę chce tutaj skraść show i pocudować w tej klatce i w tym momencie gdzieś tam Daniel go zahaczył, trafił i było to widać, zdaje się, w drugiej rundzie. Ale poza tą jedną sytuacją tak naprawdę pełna dominacja i tutaj ani Kamil Bomba-Łebkowski, ani Filip Wolański nie był w stanie tak skontrolować Daniela Torresa, jak zrobił to Roman Szymański. Także szapoba, czapki z głów, naprawdę świetna walka. Daniel Torres, no jeżeli Marcin Wrzosek zdecyduje się na pozostanie w kategorii do 66 kg, a to nie jest takie oczywiste,
to wydaje mi się, że to by była fajna walka, czyli Torres kontra Marcin Rzosek. No z kolei Roman Szymański tutaj zmierza po pas mistrzowski i ja bym bardzo chętnie zobaczył jego walkę z Saladinem Parnas. Może o pas tymczasowy, bo Mateusz Gamrot zapewne w kolejnej walce będzie chciał bronić tego pasa w 70. On też jeszcze nie powiedział, czy w ogóle na pewno będzie schodził po raz kolejny do tego 6-6. Wiadomo, że zaraz po walce tego nie powie, bo by to słabo wyglądało, że zdobył pas i zaraz już sobie idzie. Dlatego ja bym zobaczył Romana Szymańskiego w walce z Saladinem Parnas. Teraz przejdźmy do kolejnej walki, czyli Roberto Soldic pokonuje Viniciusza Borrera przez KO w pierwszej rundzie, czyli to, czego tak naprawdę wszyscy się spodziewali. Może Borrer tutaj zaskoczył swoją odpornością na ciosy, chociaż tak naprawdę on chyba już jechał na autopilocie od połowy tej rundy, bo tam przyjął naprawdę mocne ciosy, chwiał się, wywracał tak naprawdę od podmuchów powietrza, więc to taki trochę po prostu była odroczony taki knockout. Roberto Soldic w kolejnej walce tak naprawdę nie wiem, z kim by się mógł zmierzyć, ale ja mam taki pomysł, może Aslambek Saidov. Aslambek w tej chwili negocjuje z KSW, jest po wygranych, także czemu by nie. No z kolei Vinicius Borrer, ja obstawiam, że tego zawodnika już nie zobaczymy na KSW po prostu, bo to było szybkie zastępstwo, chociaż z drugiej strony Renato Ogurinho Gomes już dostał raz taką szansę, więc niczego nie możemy być pewni, ale ja obstawiam, że gdzieś tutaj jednak postawiam na tego Bruce'a Soto, a nie na Viniciusa Borrera. A Roberto Soldic, jak mówiłem, być może w obronie pasa z Aslambekiem Saidovem. Saladin Parnas pokonuje byłego mistrza w wadze piórkowej, czyli Marcina Wrzoska. Tak naprawdę w tej walce Marcin miał bardzo mało do powiedzenia. Saladin gdzieś wyprzedzał go kombinacjami ciosów. Był w stanie gdzieś odpierać jego ataki w płaszczyźnie zapaśniczej. Sam też obalał Marcina, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Marcin nie był tutaj do końca sobą. Oczywiście to jest takie głupie usprawiedliwianie zawodników i takie gadanie po walce nie powinno mieć miejsca, ale to też sam Marcin przyznał, że on trochę za mocno poleciał w okresie pomiędzy walkami. I to zresztą było widać, bo on jeszcze jakiś czas temu miał dość dużą nadwagę i wyglądał jak taka piłka trochę, przynajmniej z twarzy. No a tutaj bardzo dużo kilogramów w bardzo krótkim czasie zrobił i wydaje mi się, że to odbiło się na jego szybkości i dynamiczności w tej walce. Od drugiej rundy tak naprawdę zadawał mniej ciosów, widać było, że jest wyraźnie wolniejszy i to wykorzystał bardzo, bardzo dobrze przygotowany Saladin Parnas. No ja już jak wspominałem wcześniej, jestem zwolennikiem tego, żeby Saladin Parnas dostał teraz walkę o pas. Nie czuję, jak rymuję po raz drugi. Może z Romkiem Szymańskim, może z Mateuszem Gamrotem, jeśli ten będzie chciał zejść. A Marcin Wrzosek, no ciężko tutaj coś wskazywać na tę chwilę. Wydaje mi się, że on musi sobie tutaj trochę przemyśleć kwestie przygotowań i podejścia do walki. Obstawiam, że mógłby na przykład zmierzyć się z Danielem Torresem, który też na tej gali przegrał. A jeśli nie, to też jest opcja, że będzie chciał przejść do kategorii lekkiej, bo takie głosy też już się pojawiały. Mateusz Gamrot pokonał przez jednogłośną decyzję sędziów Klebera Kojka Erbsta i tym samym przeszedł do historii jako pierwszy podwójny mistrz w KSW. No walka na pewno nie była jakaś bardzo porywająca i bardzo efektowna, ale nie ma się czemu dziwić, bo wiadomo, 5 rund tutaj trzeba dość rozsądnie rozkładać siły, dlatego Mateusz w tych pierwszych rundach trochę, może nie przysypiał, ale raczej oszczędzał siły po to, żeby ewentualnie móc odrobić jakieś straty, gdyby takie się pojawiły w kolejnych rundach. Oczywiście coś takiego nie miało miejsca i Mateusz tutaj każdą z rund wygrał. Niektóre nawet z tego co kojarzę, jedną 10-8, chyba ostatnią. No cóż, Kleber Kojke trochę tutaj wychodzi na to, że był przeceniany. Ta stójka jednak nie jest jakaś wybitna, chociaż fajnie zahaczał czasami tymi takimi Stockton slapami momentami Mateusza Gamrota, ale to tak naprawdę nie robiło żadnej szkody. To o czym mówiłem, czyli Mateusz Gamrot dzięki swoim bardzo dobrym zapasom był w stanie kontrolować to, w której płaszczyźnie będzie się ta walka odbywała i w której jest mu lepiej, dlatego wtedy kiedy on chciał był parter, kiedy on chciał była stójka i to on wszystko tutaj kontrolował, dlatego nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Kojkę trochę poniżej oczekiwań, jak wspomniałem, ale też trzeba pamiętać, że mierzył się z bardzo dobrym grapplerem, jakim niewątpliwie jest Mateusz, więc no cóż, po prostu wygrał lepszy. Tutaj nic więcej nie można powiedzieć. Kleber zdecydowanie musi chyba poprawić swoją grę stójkową i zapaśniczą, to jest pierwsza sprawa, a druga, że świrując cały czas, przyklejając się do siatki plecami, to walka nie może się skończyć inaczej jak właśnie tak i to
Może gdyby Mateusz go tak mocno nie rozbił, to on był w stanie jeszcze się pokręcić w czwartej, piątej rundzie w tym parterze, poszukać skończenia. No a kiedy on wisiał na klatce, tak naprawdę nie mógł amortyzować ciosów, miał rozbitą całą twarz, to myślę, że znacznie mu to utrudniało. Kolejna walka Mateusza Gamrota myślę, że odbędzie się w kategorii do 70 kg, bo tam wypadałoby ten pas obronić. Chociaż że z drugiej strony w tym momencie nie mamy tam jakiegoś takiego jasnego pretendenta, który powinien z Mateuszem walczyć. Dlatego cóż, ja bym może poczekał na przykład na wynik starcia Artura Sowickiego z Marianem Ziółkowskim lub po prostu wygraną któregoś z nich, tak aby mogli się zmierzyć z Mateuszem, a Mateusz mógłby po raz kolejny obronić ten pas w 6-6, żeby stać się takim pełnoprawnym mistrzem, czyli mistrzem, który zdobył pas i jednocześnie go obronił. Być może Mateusz Gamrot zmierzyłby się z Saladinem Parnasem, którego już tutaj wspominałem, bo Parnas na walkę o pas, nie wiem, jak rymuje, zdecydowanie zasługuje. To była fajna walka. Gdyby faktycznie Mateusz zdecydował się zejść ponownie do 6-6 w kolejnej walce, to uważam, że najlepszym rywalem dla niego byłby Saladine Parnas. A Kleber Kojke, no tutaj ma szeroki wachlarz do wyboru, bo kilku zawodników z tej kategorii przegrało. Mówię m.in. o Danielu Torresie, czy właśnie Marcinie Wrzosku. Może to są jakieś pomysły na fajne walki dla Klebera Kojkę. Każdy z nich jest po przegranej, więc mogłyby to być naprawdę fajne pojedynki. No i przechodzimy do walki wieczoru, która tutaj wywołała wiele emocji i ja już nie chcę się rozwodzić nad tym, jak niektórzy tutaj się unoszą ze swoimi kompleksami, pisząc, że ja nie mówiłem, że wygra ten, no nie mówiłem, że będzie tak wyglądało. No słuchajcie, każdy przed tą walką miał swojego faworyta i to jest normalna sprawa. Ta walka tak naprawdę była bardzo ciężka do obstawienia i tutaj nie było faworyta po prostu. Także Tomasz Narkun pokonuje jednogłośną decyzją sędziów Mameda Khalidova. Ja obstawiałem Mameda, jak pewnie wiecie. No i cóż, jestem trochę rozczarowany postawą Mameda, nie ukrywam. Bo bardzo, bardzo brakowało mi tego, aby on po prostu bił. Okopywał tą nogę Narkuna, gdzieś fajnie kontrolował z góry w parterze, jeśli już tam trafiali, ale zdecydowanie brakowało ciosów w stójce. No kurczę, w pierwszej rundzie tam delikatnie zahaczył Narkuna, on się trochę wywalił przez to, że stracił równowagę, ale wydawało się, że tak naprawdę jedyne czego trzeba to gdzieś skrócić ten dystans i znowu trafić tym prawem, a tego brakowało tak naprawdę przez 3 rundy, także no i przykro mi to mówić, bo jak mówię, ja tutaj byłem bardzo za Mamedem, ale no przegrał na własne życzenie i nic więcej. Tomasz Narkun po prostu zrobił to, co powinien, czyli kontrolował tą walkę, nie podpalał się, kontrolował dystans tymi kopnięciami prostymi. W parterze nie dał sobie zrobić krzywdy, w trzeciej rundzie zdobył bardzo fajnie. No tam nie było krucyfiksu, ale miał kontrolę nad Mamedem, który mu się później wyspipował. Zaznaczał końcówki, bo w końcówce zrywał się, tak jak to zresztą ma w zwyczaju, zrywał się gdzieś, żeby zapunktować te rundy. Czy 30-27? Ja bym mimo wszystko pierwszą rundę dał Mamedowi, ale też da się to obronić. 29-28 dla Tomka Narkuna to jest moim zdaniem uczciwy wynik i no tak jak mówię, szkoda mi bardzo, bo ja byłem zawsze wielkim fanem Mameda i spodziewałem się, że w tej walce zrobi wielki przeciąg. Był bardzo, bardzo duże oczekiwania były wobec Mameda. On to jeszcze podkręcał tym wszystkim, że były te filmy z treningów, gdzie było widać ogień, to ważenie, ta cała sytuacja przed walką, ta otoczka naprawdę dawało taką nadzieję, że zobaczymy Mameda z takim błyskiem i takiego jak kiedyś, gdy nokautował swoich przeciwników. No wielka szkoda, Mamed odchodzi na emeryturę, myślę, że wbrew temu, co tutaj sporo osób pisze, to jest definitywna decyzja, bo on chyba też ma świadomość, że skoro przegrał z Tomkiem Narkunem, to już nie ma czego szukać w tym MMA i może tak trochę być. Ma 38 lat, tutaj ewidentnie już trochę wiek odbił się na jego dyspozycji, bo to jest dość typowe właśnie, że zawodnicy, którzy są już trochę bardziej wiekowi, zadają tych ciosów mniej, trochę boją się otwierać w walce, brakuje takiego właśnie młodzieńczego szaleństwa, które ma Narkun i który może trochę tą walkę właśnie wygrał, zaznaczając te końcówki rund, więc no, szkoda by było, żeby Mamed jeszcze teraz na sam koniec dostał w 84 przegraną od jakiegoś innego zawodnika. Fajny takim dwumeczu z Narkunem odchodzi pokonany. Dla mnie i tak zawsze będzie gdzieś jednym z najlepszych zawodników, jakich mieliśmy okazję oglądać na polskich galach, w ogóle w polskim MMA. I cóż, tyle. Tomasz Narkun, kolejna walka, zapewne Wagner Prado. W tamtej walce też widzę w Tomku faworyta, bo Wagner Prado no ma to kowadło w łapie, ale nie jestem taki pewien, czy będzie w stanie Tomka ustrzelić. Mamed, wiadomo, emerytura. No i cóż tu więcej dodać. To chyba by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie
Przepraszam Was, że pewnie trochę się tutaj zacinałem i sam prowadziłem ze sobą dialog, ale nagrywam to na szybko, bez przygotowania, po prostu żebyście mogli poznać takie moje odczucia. Jestem też ciekaw Waszych odczuć po tej gali, dlatego piszcie w komentarzach, jak Wy to wszystko widzieliście, jak zapatrujecie się na emeryturę Mameda, jak widzicie przyszłość zawodników, którzy wygrali czy przegrali, z kim byście chcieli ich zobaczyć. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie.